Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na otwarciu wystawy zatytułowanej Miasto wyrosło z ksiąg. Witam w szczególności Pana Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna. Pana Jarosława Słomę, wiceprezydenta Olsztyna. Księdza kanonika doktora Huberta Utryka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Wozjanu. Księdza prałata Jacka Wojtkowskiego, dyrektora pomnika historii Frombork, zespół katedralny. Pani Bożena Kulewicz, doradcę wojewody warmińsko-mazurskiego. Panią Sylwię Czachorowską, dyrektora Biblioteki Pedagogicznej. Panią Scholastykę Baran, panią dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gminnego. Pana Andrzeja Marcinkiewicza, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Pana Piotra Żukowskiego, dyrektora Muzeum Warmii i Mazur. Witam również dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, a także dyrektorów jednostek kultury. Dni Olsztyna to doskonała okazja do zaprezentowania zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Wozjanu, najstarszej biblioteki w regionie. Motywem przewodnim wystawy starych druków jest miasto. Miasto zaprezentowane na drzeworytach, niedziorytach i fotografiach. Przypomnę tylko, że patronem nad wydarzeniem objęli pan prezydent miasta, pan Piotr Grzymowicz, również arcybiskup dr Józef Burzyński, metropolita warmiński. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym samorządu Olsztyna, a organizatorami są Biblioteka Wozjanu oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Przy olbrzymim wsparciu pani Gabrieli Konarzewskiej, dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków. Bardzo proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Przygotowanej w olsztyńskim ratuszu wystawy.
Jak się Państwo przekonałem, jest to wystawa niezwykle ciekawa, o czym wspomniała już Pani z Miejskiej Biblioteki Publicznej, prezentująca Olsztyn na drzeworytach i niedźwiedziach, znajdujących się właśnie w naszej zabytkowej, w naszych w zasadzie księgach zabytkowych Biblioteki Kozjanu, a więc naszej najstarszej, mówię naszej, świadomie, bo wszyscy czujemy się mieszkańcami i jesteśmy naszego miasta pięknego Olsztyna i Świętej Wary. Warto przypomnieć, że jest to już czwarta, tak, znacząca wystawa planszowa, przygotowana przez te wymienione dwie biblioteki przy wsparciu olsztyńskiego samorządu. Pierwszą pod tytułem Wspólne dziedzictwo Ex Librisa w księgach Biblioteki Kozjanu otworzyliśmy w Dzień Świętego Jakuba 25 lipca 2013 roku, a więc 4 lata temu. Była jednym z akcentów obchodów zarówno 660. rocznicy urodzin naszego miasta, jak i 770-lecia powołania diecezji warmińskiej. Rok później, w październiku 2014 roku, zaprezentowano w czytelni Biblioteki Kozjanu wystawę Co napisał Kopernik. A więc o zapiskach sławnego astronoma, odkrytych nieco wcześniej w starodrukach Biblioteki Kozjanu. Jak pamiętamy, z tamtego to października to odkrycie było taką małą historyczną sensacją. Następna wystawa, którą mieliśmy możliwość podziwiać, nazywała się Szlakami wyobraźni po mapach dawnych i dawniejszych. Otwarta została 24 lipca 2015 roku. Zaprezentowano na niej fotografie zbiorów kartograficznych Biblioteki Kozjanu, w tym rarytasów, jak na przykład fotografie map z atlasu Abrahama Ortheliusa, Teatru Morbis Terrarium, to z Antwerpii z 1592 roku. Konserwacja tego atlasu kosztowała 50 tysięcy złotych, a sfinansował ją nasz samorząd. Wystawy te powstały dzięki współpracy Urzędu Miasta Olsztyna, Biblioteki Kozjanu, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Pokazywane były później w innych miejscowościach naszego województwa. W ten sposób stworzyliśmy mieszkańcom naszego miasta i regionu możliwość zapoznania się z arcydziełami sztuki kartograficznej i wydawniczej, z zabytkami piśmiennictwa najwyższej światowej klasy. Wiosną 2016 roku, a więc już prawie od tego czasu rok minął, plotek wystaw został przedstawiony w publikacji Zabytkowe zbiory Biblioteki Kozjanu prezentowane na wystawach współfinansowanych przez samorząd Olsztyna. Ten niezwykły album wpisał się w ubiegłoroczne obchody 550. rocznicy przyłączenia armii do Polski. Jak widzą więc Państwo, otwierana dzisiaj wystawa jest kolejnym ogniwem cyklu prezentacji znakomitych zbiorów Biblioteki Kozjanu. Dlatego w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować dyrektorowi biblioteki, księdzu Tomaszowi Garwolińskiemu, pomysłodawcy i inicjatorowi tych przedsięwzięć. Dziękuję panu Jarosławowi Korniowskiemu, który jest autorem aranżacji tej ekspozycji. Dziękuję zaangażowanym w realizację tych projektów moim współpracownikom, pani dyrektor Gabrieli Tomaszewskiej, jak i panu Krzysztofowi Donkowskiemu, dyrektorowi naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej. To Państwa twórcza praca, aktywność
pozwoliła nam poznać niezwykłe biblioteczne skarby, istotny fragment kulturowego dziedzictwa i naszej tożsamości. Dziękuję dzisiaj nieobecnemu metropolicie warmińskiemu, księdzu arcybiskupowi Józefowi Burzyńskiemu za życzliwe zainteresowanie i wspieranie naszych wspólnych projektów oraz za objęcie patronatem naszej wystawy. A Państwu wszystkim dzisiaj zebranym dziękuję za uwagę. Wspaniałych przeżyć doznam. Jestem przekonany, że w takim to wspaniałym wydarzeniu dzisiaj uczestniczymy i będziemy bardzo cieszyć się tym, co w dniu dzisiejszym zostało przygotowane. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę księdza kanonika doktora Huberta Tryka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Chozjany, o zabranie głosu w imieniu metropolity warmińskiego. Panie prezydencie, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że nasze warmińskie seminarium może po raz kolejny zaprezentować swój dorobek. To piękne dziedzictwo, które wpisuje się tutaj w szeroko rozumianą Warmię. Ze swojej strony cieszę się tym bardziej jako nowy rektor tego seminarium, bo też jeszcze mogę powiedzieć, że poznaję wszystko to, co jest związane z naszym seminarium, z tym, co jest tym całym takim bogatym zbiorem naszej Biblioteki Warmińskiej. Sobór Watykański II, mówiąc nam o Kościele, przypomniał taką ważną tezę, ważne stwierdzenie, że człowiek jest pierwszą drogą Kościoła. Myślę, że to, co prezentujemy, miasto wyrosłe z ksiąg, to tak naprawdę dotyczy człowieka. Misją seminarium duchownego jest formowanie księży, kapłanów, osób, które zostaną posłane do człowieka. Tego człowieka, którego trzeba najpierw zrozumieć, pokochać i któremu trzeba służyć. Myślę, że bardzo ważne jest zrozumienie też całego dziedzictwa, całej historii, tego, co na tego człowieka się składa. Dlatego cieszę się, że mamy takie zbiory, że możemy je zaprezentować. Mam nadzieję, że będzie to dobry owoc, że wszystkim nam to pomoże zrozumieć człowieka, jego kondycji duchowej, kulturowej, psychicznej. Też tak jak patrzyłem już troszeczkę na te zbiory, na to, co będziemy oglądali, to pomyślałem sobie, że te zbiory nam pokazują, jak to dziedzictwo człowieka się zmienia, jak te miasta się zmieniają, domy się zmieniają, ale z drugiej strony w tym wszystkim, co ja tej wystawie też widać to, co niezmienne w człowieku, to, co warto uchwycić i na co my przede wszystkim zwracamy uwagę jako osoby duchowne, co jest też misją seminarium, byśmy potem pamiętali i wiedzieli. Mianowicie to, co będziemy oglądali, te zbiory pokazujące często dom, pokazują nam tęsknotę, która wpisuje się w serce człowieka. Tęsknotę, która jest niezmienna. Tęsknotę, która, jak mówią niektórzy teologowie, jest jakimś przejawem pamięci serca człowieka, czyli tego, co było na początku. To znaczy pamięci, która dotyczy raju, ogrodu Eden, gdzie człowiek czuł się w domu, gdzie czuł się kochany, gdzie czuł się bezpieczny, gdzie był u siebie. I ta tęsknota została. Myślę, że bardzo często to, co staramy się robić, upiększać nasze miasta, tworzyć nowe budowle, nowe domy, to jest przejawem też tej tęsknoty serca.
za tym, żeby być u siebie, żeby czuć się bezpiecznie, żeby mieszkać pięknie. I chciałbym, abyśmy oglądając właśnie tę wystawę też potrafili to uchwycić, to co głębsze w nas, to właśnie pragnienie, tę tęsknotę. I obyśmy tę tęsknotę potrafili jak najlepiej realizować w tych warunkach, w jakich żyjemy teraz, z tymi możliwościami, które teraz mamy. Życzę tego, by nasze miasta wyglądały jak najpiękniej. Bardzo dziękuję za tą współpracę. Jako nowy rektor cieszę się z niej i mam nadzieję, że jestem przekonany, że będziemy kontynuowali właśnie taką piękną, owocną współpracę z najważniejszymi tutaj instytucjami w naszym regionie, w naszym mieście. Życzę głębokich, dobrych doznań. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy. A teraz poproszę księdza Tomasza Garbonickiego, dyrektora Biblioteki Chrystianów, który już po raz czwarty odsłonił nam swoje skarby i pomaga nam zakorzeniać się tutaj w naszej małej ojczyźnie. Bardzo proszę, księdza. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja z tego miejsca, ponieważ chciałbym tutaj na slajdach troszkę rzeczy pokazać. To już, jak Pan Prezydent mówił, jest czwarta nasza wystawa w tym roku. Motywem przewodnim jest miasto. Dlatego temat wystawy to nie Olsztyn wyrosły z ksiąg, tylko miasto, ogólnie miasto. I tutaj chcę podziękować panu dyrektorowi Dąbkowskiemu, bo to właściwie jest jego pomysł i jego współpracowników, żeby tak tą wystawę nazwać. Już kilka osób mi mówiło, bardzo ciekawy tytuł. Więc panie Krzysztofie, dziękuję bardzo, to pana zasługa. I teraz w tym moim wystąpieniu chciałbym zaprezentować parę istotnych, myślę, informacji. Otóż zdobnictwo tekstu istnieje, odkąd istnieje pismo. Celem obrazu było wizualne przedstawienie treści. Początkom książki drukowanej towarzyszył drzeworyt. W latach 70. i 80. XV wieku w produkcji ilustrowanej książki wybijał się wtedy Augsburg, potem Strasburg, Nürnberga i Ulm.